tym odcinku. Ty miłuku, nie dostaniesz telefonu, w ogóle ty nic nie dostaniesz przez najbliższy rok. Musisz wstyd i hańbę rodzinie. Co za truteń, tylko darmozjad jeden, tylko jesz i śpisz i bawisz się. A lekcje, co powie rodzina, babcia, dziadek, jak zobaczy twoje oceny, to za koszmar. Amerykanie. Są już wyniki z twojej klasówki ze sprawdzianu z matematyki. Chcesz się dowiedzieć, co dostałaś? Mamo, chcę się dowiedzieć. A czego się spodziewasz, kochanie? Bo w dzienniku elektronicznym jest piękna jedynka. Ale jak to? I tu jest jeszcze taka uwaga, że próbowałaś uciec ze szkoły przed klasówką. Mogę wiedzieć, co to znaczy? Nie próbowałam. Chciałam zmienić buty. To ja się pytam, jak to? I zgodnie z obietnicą poproszę o twój telefon i dostaniesz nowy, tak jak ci obiecałam. Proszę, mamo. Bardzo ci dziękuję. A to jest twój nowy telefon. Ale... To jest zepsuty telefon. Nie, to jest działający telefon. Ale jak? Musisz wysunąć klapkę. I tu do mamusi będziesz mogła zadzwonić. A czy są tu jakieś aplikacje? Tak, jest aplikacja dzwonienia do mamusi. Miłego dnia! Gdzie jest mój telefon? To był tylko sen. Amelko, wstawaj! Amelko! 6:30, pora do szkoły. A może uciec ze szkoły i nie będę musiała pisać w sprawdzianu z matmy, tak jak w tym śnie. Amelka, jestem gotowa, możemy jechać do szkoły, ubieraj się. Mamo, chyba mi gardło boli. Chyba nie powinnam iść do szkoły. Amelka, nie wymyślaj, musisz napisać tą klasówkę z matematyki i już. Hej, Amelka, a u ciebie nauczyciele też robią tak dużo sprawdzianów i kartkówek? Nie, no co ty, ostatni sprawdzian miałam 2 tygodnie temu. Tak to ludzik. Ale to dziwne, że tak mało. Większość klas się skarży, że ma dużo do robienia. No dobra, ty to skończ, to co ty tam robisz, to swoje, a ja idę jeszcze pomóc mamie, a później idę się uczyć do kolejnego sprawdzianu. Pa, pa. Wszyscy mówili, że to 4. klasa jest najtrudniejsza. A tu jednak się okazuje, że 6. Nuda, ale ja się nudzę. Myślałam, że w weekend będą jakieś atrakcje. Hania, wyjęło się zmywanie? Weź zobacz. Jeszcze nie? Nie, jeszcze się nie skończyło. Dobra, to wyjmij zaraz, bo zobacz, co tu się dzieje. Totalny bajs. A wiesz co w ogóle, mamo? Teraz nauczyciele ciągle robią nam albo sprawdziany, albo kartkówki. Pewnie wiedzą, że niedługo przejdziemy na nauczanie zdalne i dlatego chcą wystawić nam tyle ocen, żeby wiedzieć, jaką mamy na razie wiedzę z tego, co teraz jest i jak, czy właśnie uczymy się w szkole, no bo na nauczaniu zdalnym wygląda to trochę inaczej. A dzisiaj będziesz siedzieć na testach? Nuda, nuda. Amelka, a co ty tak siedzisz, nic nie robisz? Ty nie masz nic zadanych? Ania mówi, że nauczyciele dużo teraz sprawdzianów robią. Ty na pewno niczego tam nie masz? Jakiejś pracy domowej? Mamo, u mnie nauczyciele... Jest luzik w klasie i na weekend nam nic nie zadają. To ciekawe. Dziewczyny, a może w jakąś grę zagramy lub coś obejrzymy? Przecież jest weekend. Wiesz co, Amelko, to może wieczorem, bo ja mam teraz, muszę obiad tutaj skończyć przygotowywać, potem muszę na kilka maili odpowiedzieć, a ty też masz chyba trochę, tak, nie? Tak, muszę się pouczyć to i jak się, poczytać lektura. Jak się uwiniemy, to może wieczorem, dobra? No dobrze, poczekam. Amelka? Amelka, to może poucz się tej nowej gry, to jak już siądziemy wieczorem, to ty już będziesz wszystko wiedziała, to nam wytłumaczysz zasady, co? No dobrze. O, Amelka. O tej grze mówiłam. Smoki. Smoki? Co, czeka piękna grafika.
Ładny smok. Nauczysz się jej? Ty się naucz zasad, a potem szybko zrobimy rozgrywkę. Dobra, a ja skończę, co mam skończyć. Mamo, pomożesz mi? Mam jeszcze w tym tygodniu test z polskiego. A nie wiem, czy dobrze umiem. Sprawdzisz mnie? No daj, to się przepytam. Jakimi częściami mowy są podkreślone wyrazy? W jakiej sytuacji użyjesz form z dolnego rzędu? Gotuję z babcią, gotowanie z babcią. Mamo, mogę jeszcze coś obejrzeć? A już wiesz, co z tą grą wszystko? No chyba tak. No dobrze, no to idź. Mamo, patrzeć, jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz. Śmiało, szczęście. Halo? Cześć, Amelka. Zosia? No cześć. Jak tam? Nauczyłaś się matematyki na jutro? Tak. Nauczyłaś się? Co? Jaką matematykę? No, przecież jutro jest sprawdzian z matematyki z ostatnich 2 miesięcy. Nauczyłaś się? Co? W częściu, a reszta jest... Poczekaj. Życie. Amelka, coś się stało? Nie, nic. Poczekaj, zobaczę, co... czy mam to w plecaku. Wszystko w porządku? Zośka, jaki sprawdzian! Przecież nikt go chyba nie zapowiadał. No jak to jaki sprawdzian? Przecież pan od matematyki zapowiadał jakieś 3 tygodnie temu, że będzie ten sprawdzian z ostatnich 2 miesięcy i że ocena z niego będzie bardzo ważna i będzie się bardzo liczyła później w ocenie pod koniec semestru. Co? Zapomniałam. No to masz trochę przechlapane, Amelka. No, bo ten sprawdzian jest bardzo ważny. Muszę kończyć, dzięki, pa. No, to pa. Co Hania mówiła o tych ocenach? Wiesz co, mamo, wydaje mi się, że te oceny, które dostaniemy teraz w szkole, będą bardziej liczone niż te, które dostaniemy podczas nauczania zdalnego, jak już na nie przejdziemy, bo to raczej bardzo możliwe. Wysoka średnia. To nowy iPhone. Wiesz, że jak będziesz miała bardzo dobrą średnią w 4 klasie, to dostaniesz nowego iPhone'a? Naprawdę? Opłaca się? Tak! Będziesz się starać? Tak, będę się bardzo starać, dziękuję! A może powiedzieć Hani o tym sprawdzianie i poprosić ją o pomoc? Co? Hania, bo ja mam jutro sprawdzian z matematyki. Jutro masz sprawdzian i się nie nauczyłaś? Jest już niedziela i jest popołudnie. No tak, zapomniałam. A najgorsze są potęgi. Nie rozumiem ich. Proszę, pomóż mi. Potęgi? Wiesz co? Moja pani mi to dobrze wytłumaczyła, więc mogę ci wytłumaczyć. Szybko to zrobimy. Chodź. Nie, to jest niemożliwe. Raczej to będzie wyglądało tak. No zastanówmy się. Pomogę ci, ale nie za darmo. Będziesz musiała wysprzątać mój pokój, łazienkę, no i jeszcze zapłacić mi 10 zł. A nie da się taniej? Kochana, może być tylko drożej. Albo jeszcze gorzej. Tak. Mądrala. I ty przez cały weekend gadałaś, że ty nie masz nic zadane, że nie masz żadnego sprawdzianu, że nauczyciele ci dają luz. Dobra. Chodź, chodź. Chodź. Tutaj, tutaj. Mamo! Mamo! Bo Amelka zapomniała o sprawdzianie z matematyki i ma go jutro w poniedziałek. Nie. Hania mi ma pewno nie pomoże. A może pójdę po pomoc do mamy, ale nie powiem jej o sprawdzianie, tylko powiem, że mam problem z potęgowaniem. Mamo, bo ja jednej rzeczy z matematyki nie rozumiem. Czego? Potęg.
Wiesz co, kochanie, ale to może jutro, wiesz co, bo ja teraz mam trochę pracy do robienia, to jakbyś poćwicz sobie, do co masz do szycia, a potem ja z tobą siądę, dobrze? Ale to jutro. Dobrze. Nie, to na pewno się tak skończy. A może mama się nie zdenerwuje, jak jej powiem o sprawdzianie w ostatniej chwili. A uczyłaś się do niego? Powtarzałaś? Umiesz coś? Zaczynaj gorsze, są potęgi. No to nie wiem, no to daj po prostu dziecko, siadamy, jakoś z tobą popracuję. Dużo tego jest? To są potęgi. No nie. No dobrze, to weź, tu posiedzimy, ja ci to wszystko wytłumaczę. Mało prawdopodobne. Skończy się awanturą i karami. Siadaj tu z tą książką, pokaż mi te potęgi, ale pamiętaj, o telefonie możesz zapomnieć. Masz bana na telefon. A co do tego telefonu, który miałaś dostać, wydaje mi się, że średnia twoja nie pozwoli ci na posiadanie nowego telefonu. No, chyba sama muszę się nauczyć do tego sprawdzianu. Może mi się uda. Nie. Nie dam rady się tego sama nauczyć. Muszę iść poprosić mamę. No gdzie ta Amelka? Amelka! Amelka, grasz czy nie grasz? No cały dzień się szykowała i co? Rozłożyłaś się dobrze. Amelka, chodź, bo ty zasady znasz. O, no jesteś, bo znasz zasady, wszystkie myśmy rozłożyły takie instrukcje, ale ty tam czytałaś wszystko. Siadaj. Jakie tam są te karty specjalne, ale... odbicie w wodzie, klucze gniazdo. Ale mamo, bo się okazało, że jutro mam sprawdzian z matmy. O, a kiedy się okazało? Bo pewnie z jakimś wyprzedzeniem nauczyciel zapowiedział ci ten sprawdzian. Znaczy, mi się przypomniało dzisiaj po południu. A wiedziałaś kiedy? Od kiedy? 3 tygodnie temu. No widzę, że bardzo pracowity był ten weekend twój, tak? Dużo się uczyłaś, bo głównie grałaś, oglądałaś i zbijałaś bąki. Będzie tak, my po pracowitym weekendzie będziemy sobie z przyjemnością grały w grę, a ty sobie siadasz tam przy stole, bierzesz książkę do matematyki i tłuczesz te zadania. Będziesz miał jakieś pytanie, to zapytasz. Już. I co wie? Ściągamy jej karty, zagramy we dwie. Do widzenia. No to ciekawa jestem, kto ułoży najpiękniejszy sen, najmniej mroczny. Odkrywamy po jednej. Ja tam. Dobra, zaczynaj. Ja zaczynam. Ja akurat dobieram. Dobra. O nie. Chyba nie chcę korzystać z tej akcji. No nie, zabrałaś mi trójeczkę. No dobra. Ósemka, nie chcę. Mam tego zadania. Tego. No kurczę. Co? Tego. Wiesz sobie to weź. Amelko, no pamiętasz, jak cię uczyłam tutaj to rozkładać, tak? Że masz... Jak to jest? To do potęgi to jest tak samo jak to razy to, tak? Albo takim robisz, takim na dole spisujesz to w ten sposób, tak? I to jest razy i to jest równa się obie. Czyli pozostałe robisz tak samo. A, rozumiem. Dobrze, 1-0 minus 2. Mój wynik jest bardzo dobry. Jak najmniej punktów, jak najbliżej zwycięzcy. Tak. I być może ja skończę tą grę. Poczekaj. Weź i Hania powiedz. Dobra. Czego? No sumę kwadratu liczby 3 i sześcianu liczby 3. No to... Wiesz co, jesteśmy w takiej sytuacji, że nie wiem, czy chcę skończyć, ale sobie zrobię tak. No to myślę, że kończę, bo ty na pewno masz coś więcej. Zaryzykuję i zdobędę smoka. Pokazuj. Wygrałam, ale poczekaj, policzymy. Ja mam 2. 4, a ja mam 1. Czyli mam mniej, czyli ja mam pierwszego smoka. No dobra, druga rozgrywka. Dobra. Jak tam, Amelko? Dobrze. Aha.
Ty, Miłku, nie dostaniesz telefonu. W ogóle ty nic nie dostaniesz przez najbliższy rok. Musisz wstyd i hańbę rodzinie. Co za truteń. Tylko darmozjad jeden. Tylko jesz i śpisz i bawisz się. A lekcje, co powie rodzina? Babcia, dziadek, jak zobaczy twoje oceny, co to koszmar. Amelko, co ty dziecko robisz? Jest druga w nocy. Dlaczego ty nie śpisz? No bo mamo, ja muszę na szóstkę lub na piątkę zdać ten sprawdzian. Ja muszę się do tego przyłożyć. Amelka, jest druga w nocy, ty po prostu powinnaś spać. Nawet jak się będziesz uczyć w takich warunkach, to pójdziesz jutro do szkoły na ten sprawdzian i twój mózg nie będzie pracował, bo będzie uśniesz po prostu podczas pisania. Musisz się wyspać, zupełnie inaczej wtedy będzie. Już teraz nic nie poprawisz. Tylko pogorszysz. Proszę to zostawić i iść spać. Raz, dwa. Ale jeszcze tylko 5 minutek, proszę. Amelko, nie dyskutuj ze mną, tylko idź spać. Tylko jedno zadanie. Amelko, proszę cię, nie dyskutuj ze